Prezesie, rozpoczniemy od, można powiedzieć, takiego najważniejszego pytania. Jak wygląda zdrowotna sytuacja Odropole? Wiemy, że w środę wasz lekarz klubowy Mateusz Dłutowski mówił, że wszystko jest w porządku. Jak to wygląda dzisiaj? Faktycznie, dzisiaj wszystko wygląda, przynajmniej w przypadku zawodników będących w kadrze Odropole, że wszystko jest ok i mam nadzieję, że tutaj nic się w tej kwestii nie zmieni. Pan doktor i sztab szkoleniowy przekazał wytyczne, pewne dyrektywy naszym zawodnikom, których mają się ściśle trzymać i stosować, tak żeby uniknąć tego wielkiego problemu, jaki stał się ogólnie na świecie problemu globalnego, ale dotykającego również sportowców, więc i nasi piłkarze są na niego narażeni. Owszem, zawodnicy są w reżimie treningowym, niestety indywidualnym, z racji tego, że istnieje zbyt duże ryzyko jakichś, po prostu z organizowania treningów zbiorowych. Zresztą wszystkie kluby piłkarskie w Polsce, które obecnie próbują się przygotować do dalszej części sezonu, również trenują w taki właśnie sposób. Nie inaczej my trenujemy. Jesteśmy świeżo po uzyskaniu informacji, że rozgrywki zostaną wstrzymane, czyli odwołane aż do końca kwietnia. To powoduje, że najprawdopodobniej, jeśli zostaną wznowione w maju, to będą 2 miesiące na rozegranie reszty sezonu. Mam nadzieję i bardzo mocno w to wierzę, że do tego czasu wszystko się uda uporządkować. No pewnie wszystko nie, ale przynajmniej te sprawy sportowe i będzie można dokończyć ten sezon dla nas bardzo ważny, ponieważ sezon, w którym walczymy o byt pierwszoligowy dla Odry, dla Opola.